myślę, że to zadanie nie jest łatwe, bym powiedział, że bardzo trudne, bo realizacja jest na obiektach, bym powiedział, dosyć mocno zrujnowanych, więc jest to modernizacja obiektów. Tam powstanie wiele takich obszarów działalności osób niepełnosprawnych. Zakład aktywności zawodowej to m.in. pralnia, na której ZAZ będzie zarabiać, a także mała restauracja. Powstaną także warsztaty, gdzie pracownicy zakładu będą wykonywali drobne zlecenia dla przedsiębiorców, jak na przykład przewijanie silników czy skręcanie kabli. Pracę w ośrodku otrzyma 60 osób niepełnosprawnych. Te ponad 6 milionów na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego to 85% wartości całego projektu. Reszta to wkład własny powiatu wałeckiego. Poza budynkiem niepełnosprawni będą mieć do dyspozycji również duży ogród. Już wiadomo, że będzie on zaprojektowany w 4 stylach: polskim, francuskim, japońskim oraz włoskim.